Gdyż wiadomo, 13 grudnia jest taką datą szczególną dla nas Polaków i też tytuł wystawy i treść wystawy dotyczy w zasadzie Polski, która jest wszędzie. Bardzo ładnie wpisał się ten problem Igor w sposób taki syntetyczny. Tutaj mamy nazwy stacji kolejowych, małej
sali jest dokumentacja. To są zdjęcia z ostatnich kilku lat, a niektóre stacje naprawdę wyglądają, jakby były zaraz po wojnie w takim stanie zapuszczonym, czyli ta Polska, która jest wszędzie, no, tak pokazuje Igor, taką, jaka jest. Igora znamy od prawie dawna, gdyż już na studiach w zasadzie rozpoczął ten cykl zainteresowania. Początkowo to były koleje tylko, później się rozszerzył generalnie na wszelką komunikację miejską i PKS-ową, ale o tym lepiej powie kurator wystawy. Proszę. Dzień dobry Państwu. Ja z Igorem miałam okazję współpracować już dwa razy i to zawsze była ogromna przyjemność. Także jak zaprosił mnie w czerwcu do kuratorowania tej wystawy, to bardzo się ucieszyłam. W tym tekście, który Państwo macie przed sobą, odniosłam się też do tej wystawy, którą razem realizowaliśmy jeszcze w Galerii M w 2017 roku. I tak jak tutaj Ryszard mówił, ona też dotyczyła komunikacji międzymiastowej, wtedy PKS. Teraz tutaj mamy zestawienia różnych nazw miejscowości. I zapewne nie tylko ja miałam takie odczucie, jak widziałam te prace, ale na pewno większość z Państwa, że one odwołują się do, zarówno do tej pamięci zbiorowej, jak i też do naszej indywidualnej. Bo jak przyjrzymy się, to każdemu z nas znajdzie się jakaś miejscowość, która coś przypomina. I myślę, że to jest twórczości Igora ujmujące jest przede wszystkim to, że w kontekście tak prozaicznego tematu, jakim wydaje się właśnie transport publiczny, bo wydaje się jakiś taki mniej ważny, może taki bardziej włapy, na zasadzie jakiegoś hobby, jednak można osiągnąć wiele takich przemyśleń refleksyjnych, dotyczących takich wspomnień, jeżeli spojrzymy na te nazwy tych różnych tutaj miejscowości. Ja sama, jak oglądałam czy te stacje, czy tutaj te obrazy, to z każdą jakąś tam miejscowością, w której powiedzmy byłam albo kogoś znałam, to od razu uruchamiał się jakiś taki procesor pamięci. I im więcej przeglądałam tych prac, to tym więcej ta cała sieć się rozrastała. I zachęcam gorąco, żebyście Państwo też odnaleźli wiele wspomnień takich, jak ja odnalazłam. Nie mam tutaj przekaz, żeby dużo nie rozmawiać, bo to jest wiele napisane w tekście. I dziękuję Igorowi w ogóle za zaproszenie. To jest naprawdę ogromna przyjemność pracować z tak bezkonfliktowym, super artystą. O, bardzo dziękuję. Ja chciałem tylko na początku podziękować panu Ryszardowi i Karinie, która też bardzo mi pomagała, i też Agnieszce, która bardzo dużo zrobiła, Agnieszce Rogus, która jest tutaj ukryta, ale jest tutaj z nami, która bardzo nam pomagała organizacyjnie w tej wystawie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest wystawa, którą możecie odbierać na wiele sposobów, szczególnie te prace malarskie. Ja może powiem o trzech takich wariantach, które wydają mi się ważne. Pierwszy wariant to jest po prostu oglądanie tych obrazów jako obrazów. Drugi wariant to jest oglądanie tych obrazów i zestawienia, które tutaj zbudowałem, czyli zasugerowałem Wam tu jakieś rozwiązania. Natomiast każdy ma też troszkę inne skojarzenia, nawet patrząc na grupę kozłów, która spała, każdy wyobraża sobie coś innego. I trzecia rzecz to jest traktowanie tych obrazów na zasadzie wyobrażenia sobie pewnych rzeczy, sugerując się tylko hasłem, czyli skanujemy po prostu tak jak kod telefonem, skanujemy mózgiem hasło grupa albo hasło łapy i możemy sobie coś wyobrażać na tej podstawie. Niekoniecznie to, co jest na obrazie, natomiast przywołujemy sobie obrazy, które nam się z danymi hasłami kojarzą. Zachęcam Was do takiej zabawy i zachęcam też do wejścia w taką zabawę lingwistyczną, którą tu zbudowałem właśnie. Tu na przykład jesteśmy teraz w kąciku animalistycznym, z drugiej strony jest kącik hydrologiczny,
Szanowni Państwo, są jeszcze różne inne kąciki po drodze, także bardzo wszystkich zapraszam. Dziękuję Wam, że jest Was tak dużo dzisiaj, mimo tych mrozów, mimo tej straszliwej zimy, która nas dopadła. Mam nadzieję, że niedługo będzie cieplej. Na pewno za chwilę będzie cieplej, bo zapraszamy wszystkich do oglądania wystawy i też na widzów. Dziękuję bardzo i jeszcze raz. Panda.